まっすぐ伸ばして滑ってください。両足はまっすぐ伸ばした状態で滑ってください。はい、それでは行きます。よーい、スタート。はい、ありがとうございます。拍手をしてアイスがあるまではお待ちください。はい、それではですね、滑る際は両足をまっすぐ伸ばして滑ってください。それでは行きます。よーい、スタート。はい、ありがとうございます。拍手の注目です。絵が見つかしておりますね。Gościnny program Monet International, Monet School International.
Jestem poruszony tym miejscem, w którym się zapremierowe z waszej pracy, ale mam to prawo, że mogę zrobić długo wstęp, więc chcę podzielić się pewnymi wspomnieniami, one będą sentymentalne. Otóż Wojtek tutaj w szkole spotkał się z publicznością 5 lat temu i opowiadał o różnych przedsięwzięciach. Także sprawdziłem i o tym. I oto dzisiaj jesteśmy świadkami czegoś, co się z słowa rodzi w czyn, a właściwie tak. I możemy dzisiaj, my będziemy dzisiaj mogli porozmawiać z naszymi wspaniałymi gośćmi o ich wystawie, która nazywa się Paradise 101, Rajd Digitalny, Życie Codziennych Pokazów Cyfrowych. Dzisiaj naszymi gośćmi jest Ania Widut i Wojtek Widecka. Ania Widut jest kuratorem wystawy, myślę, że muzą i tym, który inspiruje i przeprowadza pewną korektę wystawy, ale na pewno osoba bardzo twórcza i odpowiedzialna. Dzień dobry. I mistrz fotografii, można byłoby długo mówić o Wojtku. Ja jestem zafascynowany Wojtek Wideska, człowiek, który jest i reżyserem, i fotografem, artystą, człowiek, który czyta dużo książek, a to już przyjmuje w tym świecie. I wykładowca do tego. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślę sobie, Państwo myślicie, że skończyłem wstęp. Otóż nie, to dopiero jest. Ale to wszystko dlatego, że po pierwsze jestem przyjęty, a po drugie naprawdę cieszę się waszą obecnością i dobrze o tym wiecie. Chciałem powiedzieć, że jesteśmy, że ten projekt odbywa się w takim spektakularny sposób, bo w naszej szkole, w której tutaj jesteśmy od 10-12 lat, nawet więcej, robimy spotkania z wieloma artystami. Dzisiaj multiplikujemy kilka projektów, łączymy świat ze wszechświatem i łączymy projekt spotkań kulturalnych, ale porozmawiaj o pięknie. Łączymy się nauczyciele warszawscy, uczniowie warszawscy z Krakowem, łączymy się z Mango. No w każdym razie jest jakiś kosmiczny, może kosmiczne wydarzenie, które będzie sobie podróżowało potem w świecie internetu. Mam nadzieję, że zobaczycie to na różnych stronach, także strony z CEP-u, to jest Społeczny Centrum Edukacji Kulturalnej, który jest współorganizatorem tego wydarzenia i też dziękuję już z góry, że zechcą ten film pokazać u siebie na stronie. Zatem ci, którzy nie będą mogli obejrzeć, będą mogli dzisiaj, nie mogą uczestniczyć w tym spotkaniu wprost, będą mogli obejrzeć sobie w internecie. Bardzo wszystkim dziękuję. I już przechodzę do rozmowy po tym krótkim organizacyjnym wstępie. Mianowicie chcę powiedzieć, że to spotkanie, które się podwarem, jest spotkanie, które jest pewne paradoksy. Otóż spotykamy się w piekle COVID-u, a mówicie o raju. To jest paradoks, to jest prowokacja, to jest przypadek. To jest miłość i okoliczności, ale też nie wierzę w tej okoliczności. Jeśli nasza wystawa Wojtka nazywa się Paradise 101, czyli cyfrowy raj, to należy powiedzieć, że my właśnie nadajemy z tego raju. Dziękuję bardzo. I dzięki temu cyfrowemu rajowi widzimy się z Państwem, że Państwo widzą nas i możemy coś przekazać i opowiedzieć o tym, co robimy. Przy okazji możecie Państwo zadawać pytania. Jest możliwość zadania na forum. Tam jest otwarta strona, gdzie można pisać komentarze albo pytania. Mamy tutaj podgląd i z chęcią zapytamy się, powtórzymy Państwo pytania. Zachęcam do tego. Mogę jeszcze słowo, żeby Państwu przybliżyć tytuł. Sens naszej pracy, która w tej chwili już od tygodni, czyli od
22 jest otwarta w Mandze w Krakowie. I poczta do 16 maja. Zarazem przez 3 miesiące myślę, że z Warszawy w ciągu 3 miesięcy nie można dojechać. Paradise 101 to jest tytuł, który właśnie oznacza raj cyfrowy. Raj 101 to są, to jest ten alfabet, to jest ten język binarny, którym się w sumie posługujemy na co dzień dzisiaj już. A fotografii cyfrowej czy w sztuce obrazowania, no to jest szczególna sytuacja, ponieważ to się dokonało właściwie na naszych oczach. Największa rewolucja, jaka dokonała się w fotografii od czasu wynalezienia, czyli od 1826 roku, to jest to, że świat analogowy zmienił się, świat analogowy, organiczny de facto, zmienił się w świat pikseli, świat cyfrowy, który sami żeśmy wykreowali, stworzyli, wymyślili i w którym dzisiaj jesteśmy i albo się nim komunikujemy, tak jak teraz z Państwem, albo w nim możemy tworzyć i dzielić się swoimi emocjami, wyobrażeniami o tym, jak ten świat wygląda, jak się zmienia. I to jest też temat tej właśnie wystawy i dlatego taki, a nie inny tytuł. A to, że to się dzieje teraz, dzisiaj, to my czekaliśmy na otwarcie dwa miesiące i... Na pierwotnie w lipcu 2020 roku. Po prostu, no taka jest rzeczywistość i o tym opowiadamy, więc jesteśmy, to jest ten... To nie jest wystawa retrospektywna, mimo że pokazujemy zdjęcia z okresu 29 lat, prawie 30, wykonane przez jednego artystę i obejmujące inspirację kulturą japońską, to jeśli tak pokazujemy taki dorobek i przeszłość, to po to, aby mówić o przeszłości, żeby mówić o przyszłości, o teraźniejszości. Czyli można powiedzieć, że jest to wystawa o obrazach cyfrowych. Ja chciałbym się zatrzymać i ujawnię się pierwszy raz, ponieważ mam sznyt teologiczny, także chciałbym się zatrzymać i zaskoczyć raz. O tym nie rozmawialiśmy tylko w naszym goście, żeby sobie zostawić coś na przyjemność rozmowy tutaj z Państwem. Chciałbym się zatrzymać nad słowem raj, bo w sposób świadomy oczywiście tego sformułowania paradajs właściwie oczywiście po angielsku. Szczęścia, alienacji, poczucia nieśmiertelności. Pierwszy opór, jaki przy tym tytule, przyrodzenie się tytułu, poprosił Pan to? Zależyło o rodzaj wolności. Tak ja to odbieram. Tak, to o to chodziło. Ja miałem w głowie obraz Masaccia z Florencji, z Wygnania z raju. I sobie myślałem, że w momencie, kiedy Masaccia to malował, czyli w 1425 roku, jeżeli dobrze pamiętam, to ta psychologia, która jest w tych postaciach, on nie wiedział dokąd oni, znaczy wiedział ze swojej pozycji człowieka renesansu, wczesnego renesansu, gdzie jest. Natomiast my dzisiaj lepiej wiemy, skąd z tego raju, znaczy dokąd doszliśmy z tego raju. I wydaje mi się, że jeżeli jest pojęcie wolności, no to jest pojęcie wolności takiej, że o proszę bardzo, jesteśmy tak wolni, że tworzymy nowe światy. Nowy świat stworzymy. Ta świat cyfrowy to jest edukacja w pewnym sensie naszego świata tutaj teraz. Powieleni go na różne sposoby, ale jednocześnie jest to paradoks. Paradoks polegający na tym, że my w tym świecie, czy jesteśmy wolni, to jest pytanie. Właśnie. Czy jesteśmy zniewoleni? Słusznie to moje pytanie. Tak, absolutnie. Jak to jest, czy byliśmy, czy ty nadając tej wystawie tytuł, bo rozumiem, że taka była podobność, tak? Czy najpierw sobie nazwaliście, że ubieraliście to, chodzi o to, że to słowo paradoks gdzieś w tej wystawie i w tytule jest bardzo mocno ukryte, prawda? Przekleństwo wolności i błogosławieństwo wolności, nie? Przekleństwo
cyfrowej fotografii i błogosławieństwo cyfrowej fotografii, nie? I my musimy się, drodzy graj, tutaj to, co Państwo widzieliście, mam nadzieję, że mieliście dużą przyjemność w oglądaniu, czy nie tylko przyjemności dla oka, ale też przejmujące. Chodzi o to, że jesteśmy w takim piekle albo w raju, jednak wyboru, czy my chcemy w tym uczestniczyć, czy nie. Czy my za tym tęsknimy, czy nie. Trochę filozofuję, ale takie miałem też wrażenie. Bo też i te za Wasze zdrowie, zaraz powiemy, ubrania tego, jako kurator, jako twórca, ubrania tej wystawy, poszukiwanie tej, używania tych latarek, poszukiwania swojej drogi podczas tej wystawy, tak naprawdę swojej drogi własnej. Czyli konkluduję, przepraszam, może komplikuję, ale czy my jesteśmy w drodze do raju, czy myśmy zostali, że chcemy z tego raju tęsknić w takim razie, prawda? Bo wy nas wpuszczacie w taką podróż, czyli każdy indywidualnie musi się w tej podróży jakoś odnaleźć. Znaczy, jeśli chce, to w tej podróży wziąć udział. I właśnie dlatego, że jest to rodzaj podróży i każdy musi się sam odnaleźć, to na pewno nie chciałabym stawiać takich tez, że czy to jest piekło, czy to jest raj, czy my jesteśmy w opresji, czy jesteśmy właśnie błogosławieni i tak dalej. Raczej chodzi o wskazanie czegoś takiego, że fotografia, czy w ogóle obraz cyfrowy w XXI wieku, tutaj dzisiaj, rok 2021, jest rodzajem takiego żywiołu po prostu. To jest siła, która oddziałuje na nas tak jak powszechne prawo ciążenia. I może te zdjęcia cyfrowe są trochę jak ta fala w słynnym żywolicie Hokusaja i konstruujemy wystawę tak, żeby widz mógł sam zadecydować, czy on jest tą niewzruszoną górą Fuji, która jest w tle żywolyku, czy może jest w centrum uwagi, w centrum akcji, tak jak te postaci w łódeczce, które są jakby tą falą powysane. I to dalej nie chcę iść i nie chcę nikomu mówić, że powinien tak albo inaczej myśleć o swojej relacji z względem obrazów cyfrowych. On sam musi zadecydować o tym. Każdy z nas. Jeśli ja mogę się podzielić, ale jeśli Państwo macie siłę i ochotę, to czytamy na komentarze. Ja chciałbym powiedzieć, że po obejrzeniu takich prezentacji jak Wasze, takiej wystawy jak Wasze, bardzo chciałbym być w Mandze i zobaczyć to na żywo, ale miałem też przyjemność jak do oglądania kilku prac jeden do jeden u Was w domu, to chciałbym powiedzieć, że wzbudziliście we mnie tęsknotę za rajem. I to nie jest jakaś kokieteria, ale rzeczywiście jesteśmy w dekonstrukcji i wzbudza w nas to taką tęsknotę za piękne, no bo raj to też jest piękne, nie tylko wolność. I Wy od tą wystawą to jeszcze raz mówię, nie kokietuję. Przypominacie wszystko, co jest najpiękniejsze w nas i wokół nas. Może dlatego, że trafiliśmy na moment dekonstrukcji dosłownie, ponieważ kiedy jechaliśmy w listopadzie do Krakowa, godziny przed dojazdem w samochodzie usłyszeliśmy o tym, że galeria nazywa się Zamknięty, a my jechaliśmy na montaż. Czyli przyjechaliśmy do Krakowa, gdzie czekała na nas ekipa montażowa Mangi, technicy. Znowu dyrekcja, prawda? Że działaliście, a wszystko jest zatrzymane. Tak jest. I my, ale mogliśmy jeszcze przez dwa tygodnie powieść wystawę, zainstalować ją. I czyli w dekompozycji my komponowaliśmy, może w ten sposób. Bo uznaliśmy, że to jest naszym. Że to jest to, co powinniśmy robić. Czyli że powinniśmy po prostu skomponować kształt, wobec którego wszystkie z zewnątrz sygnały są takie, że powinniśmy się wycofać z tego i zostawić to i tak dalej, i tak dalej. Nie, żeśmy skomponowali do końca coś, co zostało dwa tygodnie temu odpadne, czyli że słusznie. I po dwóch tygodniach dzisiaj wiemy, jaka jest publiczność, kto przychodzi, jakie są reakcje, ile było osób, no bo to jest miejsce, które jest dedykowane, więc to jest moje społeczne. Więc to są konkretne cyfry i też jest to, czyli stworzyliśmy przestrzeń. To jest bardzo ważne, że my nie powiesiliśmy zdjęć w ramach na ścianach, tylko stworzyliśmy przestrzeń, do której się wchodzi. Ale znowu, przepraszam, znowu przypomnę, jak dzisiaj będę się trzymał tego kolorajki. Mianowicie, tęsknimy jakby za przestrzenie. Zobaczcie, co nam daje poczucie szczęścia. Okazało się, że zamknięcie małych mieszkania w bardzo komicznych przestrzeniach. Potrzebujemy oddechu, nie tylko piękna, nie tylko wolności, ale druga rzecz przestrzeń. I nagle manga w takim
oczywisty sposób, no bo to jest olbrzymia przestrzeń, to są dwa piętra wystawowe. Wpuszczacie ludzi i oni się czują w raju, bo są daleko od siebie, jeśli mogą podróżować i są szczęśliwi, że znowu dotykają piękna, ale przestrzeń. No, wszystko poruszyłeś to, co w tej wystawie jest, co było przez nas planowane przez rok, które się sprawdza, bo jesteśmy jednak osobami, które mają swoje doświadczenie twórcze i artystyczne środek ekspresji, jakim jest wystawa, jest nam znany, czyli dwie przestrzenie razy 255 metrów kwadratowych i wysokość 4 metrów stwarzają poczucie bezpieczeństwa, bo każdy ma swoją strefę bezpieczeństwa. Już nie mówię o tym, że są ograniczenia ilości, ale to tylko jakby pomaga tej wystawie, bo nie ma tłoku wobec samych obrazów i w tej przestrzeni musisz się po prostu zmierzyć z samym sobą, ze swoimi reakcjami, ze swoimi emocjami i wiemy, że tak się dzieje, bo mamy przecież te sygnały i jeszcze oglądamy relacje różne, gdzie widzimy dzieci od dwulatków do seniorów. Do seniorów, którzy po prostu przychodzą. Ja się cieszę z tego, że tego mówić na głos, muszę to powiedzieć, że dzieciaki dotykają tego papieru, bo wystawa jest, to jest bardzo ważne, że te prace są wykonane na papierze fotograficznym i na podłożu światłoczułym, który można dotknąć. Że to nie jest w ramach, że to jest żywa materia, a wręcz można część, tak jak w galerii 1, ale ten świat analogowy można odkrywać latarką, a ten na górze, tak jak go kuratorka Ania Dust zakomponowała, można się w nim przeglądać, można prawie w niego wchodzić, bo tak błyszczące są te fotografie. Ale znowu wracamy do fenomenu pojęcia raj, bo wiecie, z czego się cały problem zaczął raju? No z braku możliwości wyboru, ale też dotknięcia. Z dotyku się wiąże. Tak. O znaczy, nie, strasznie, jest duży skrót. Nie, tam jest oczywiście z pomówienia o dotyk. Tam dokładnie pada zdanie, jeśli mówimy o Biblii, jeśli źródłem jest Biblia, prawda? Nie możemy zjeść, a nawet dotknąć, prawda? Tam pada takie sformułowanie. Czyli skonsumować. Skonsumować. A tutaj, no możemy jakby uczestniczyć w tym, wejść w to, przeżywać to. Widzimy wokół siebie ludzi, ale mamy tą strefę i możemy dotykać. To może, żeby ubrać to wszystko, co powiedzieliśmy i powiedzieliście w konkret, to tylko podsumuję, że Paradise Stadium nie jest klasyczną wystawą fotograficzną, mimo że pokazujemy łącznie 555 fotografii, tylko że jest to klasyczna fotograficzna wystawa zakłada, że obrazy są oprawione w ramach i że wiszą na ścianach. A tutaj nic nie wisi na ścianach. Tylko mamy przestrzenne instalacje i widz sam jest reżyserem tego spektaklu i odkrywa obrazy, czy to za pomocą latarki właśnie w jednej z sal, w pierwszej sali, czy to w drugiej sali po prostu krążąc pomiędzy obrazami, odbijając się w powierzchni bardzo takiej lustrzanej po prostu powierzchni fotografii, które... No bo nie dość, że mamy fakturę papieru, o której wspomniałeś Wojtku, to mamy jeszcze pozycje pionowe i poziome. One formaty. Formaty. Olbrzymie. Powiedzmy, jak to jest format, tak. Czyli 163 cm szerokości i 3,60 m wysokości. To jest to, co jest olbrzymie. 130 szerokości. Przejęzyczyłem się. Ale jakkolwiek duże, olbrzymie prace, w których człowiek wchodzi i ma prawo wyboru prac i ogląda je sobie w ustalonym przez kuratorkę jednak porządku, powiedzmy to. Tak, to jest, ta wystawa ma jakby zamkniętą kompozycję, ale formę otwartą, bo to tak zostało pomyślane, że faktycznie jest cała choreografia, ale to widz jest tym brakującym ogniwem, który nadaje Powiedzmy o tej latarce, bo zazdroszczę wam tego pomysłu. Latarka, tak, faktycznie. Jedna z galerii ogląda się zdjęcia w całkowitej ciemności i tylko na wejściu dostaje się latarkę i samemu odkrywa się tak to jak trochę... To jest dół wystawy. Tak, pierwsza sala. I to jest troszkę tak jak w filmie Fellini'ego Rzym, w tej słynnej scenie, tak. Gdzie podczas budowy metra nagle jest odkrywany dom rzymski i
freski znikają po prostu pod wpływem współczesnego światła, dlatego że z tą różnicą, że tutaj nic nie znika, tylko właśnie się pojawia. Chociaż tam na dole oglądamy analogowe prace, tak jest. Tak, i oczywiście możemy też się zastanawiać, skoro mówimy cały czas o tym cyfrowym świecie, no to po co papier w tym wszystkim, po co to fizyczne podłoże, tak? I to jest też pytanie, które stawiamy i na które odpowiadamy. No ale jesteśmy wpuszczeni w pierwszą część wystawy. Musimy koniecznie przejść przez ten poziom? Czy możemy od razu przejść na wyżej? To jest taki naturalny odruch. To jest, tak jest skonstruowana galeria Europa Daleki Wschód, że wchodzisz, kupujesz bilet i musisz przejść przez ten... To jest tak. Po prostu tak cię to prowadzi. Więc wchodzisz do tej galerii na parterze z latarką i przesuwasz się, chodzisz wzdłuż dwóch grup fotografii. Jedna to jest taka, która jest ułożona pionowo w kształt takiej rzeczywiście fali, a druga... To widzieliśmy też. Tak, a druga w kształcie, my to sobie nazywamy symbolicznie, tak metaforycznie, że to jest las. Zresztą taka była inspiracja też w jednym i drugim przypadku, czyli tak trochę jak jest Japon. Woda, morze, wyspa, las bambusowy, fala i tak dalej. I to jest 505 fotografii, które są wyjęte z mojego archiwum, które się składa z ponad 5000. I to jest trochę tak, że wchodzisz do sytuacji, w której ja byłem przez wiele lat na co dzień, które zdjęcie wybrać, czy to, czy tamto, a może to, a może więcej, a może mniej. Pamiętając, że w Mance w 2000 roku pokazałem 36 fotografii, które były tak skondensowane. A tutaj nagle pomyślałem sobie, dobrze, no to pokażmy, jak to jest u tego artysty fotografa, co się u niego w głowie dzieje. Czyli wchodzisz trochę do takiego mojej głowy i sobie oglądasz, tylko że oglądasz to, co chcesz. Ja ci nie narzucam, że masz wszystko zapamiętać, tylko to, na co trafi twoja ręka, czy powodowana umysłem i ten snop światła, to jest to, co zobaczysz, to, co zapamiętasz. Zapamiętasz trzy fotografie, super, jak 20, to jest twój przebieg, twój szlak. Możemy zresztą pokazać kilka... Ja za chwilę tylko jeszcze chcę zapomnę tego pytania, ono jest dosyć istotne. Czy wy już się spotykacie z reakcjami publiczności, która wychodzi i mówi, nie chcę wychodzić z tej wystawy, bo szczerze mówiąc, ja mam takie, to jest nieprawdopodobny zamiar, który się wam udał w tej wystawie, że chcesz na to bez przerwy patrzeć, że mógłbym sobie zrobić z tego uspokajającą prezentację na ekranie, która byłaby na pulpicie i spokojnie sobie podróżowała i ona by mnie nie rozpraszała, a uspokajała. Tak, czekamy na ustanowienie rekordu. Na razie... Jeśli chodzi o czas spędzony na ekspozycji. Aha, no właśnie, że ludzie nie chcą dobra mam... Znaczy, tak, że nie dosyp, tak, no słyszymy takie opinie, że nie dosyp. Mało... Dlaczego jeszcze nie jedna sala powinna powstać? Chociaż prac jest tam no, bardzo 55. Dużo. Wczoraj usłyszałem od młodego człowieka, że no wszystko fajnie, tylko że jest za mało prac. No to trochę... Mówiąc kolokwialnie, zgłupiałem. To była jedna reakcja, a druga na przykład była taka, że był mój znajomy reżyser ze scenografką swoją, w sensie zawodowym. Spędzili tam 2 godziny 15. Ale reżyser mówił mi, słuchaj, ona nie chciała wyjść tam z tej części na dole. Ja czekałem na nią pół godziny i tak dalej, i tak dalej. Więc ja trochę jestem zaskoczony, bo nie sądziłem, że to będzie... Zresztą widzieliśmy to na żywo, bo byliśmy i obserwowaliśmy osoby, które chodzą. Bo oczywiście musieliśmy to zrobić, żeby zobaczyć, jak nasza machina, że tak powiem, do przemieszczania się w czasie. Czyli tutaj ta pierwsza część to jest jednak przeszłość, to są lata 90. XX wieku. Jak to działa, jak się przenosisz do lat 90. A raj B. Można tak powiedzieć, a nawet jeszcze jest raj C, bo no, jeszcze będzie... Coś od tego dotykacie, czyli już jakieś poziomy. Kręg. I po prostu to,
to działa. To jest też fantastyczne, że tworzy się to, o czym myśleliśmy, a co trudno było zwizualizować, mianowicie wszystkie snopy latarek, które się krzyżują, bo jeżeli jest na przykład 15 osób, to nagle jest spektakl osobny. Do zrobienia zdjęć w ogóle jakby to jest jak w teatrze. Ale trochę taki też był zamiar, bo wy się inspirujecie teatrem japońskim, że byliście gdzieś tam na spektaklu. No oni też właśnie byliście w Japonii, o tym za chwilę porozmawiamy, więc chcąc nie chcąc to się udziela. Ja proponuję jeszcze, żeby pokazać z folderu pól, takie mamy śmieszne, trudno rozmawiać, hasłowe, żeby pokazać, jak wyglądają te paski. Tak. To jest na przykład, to jest w ogóle początek, to jest szkic, który powstał zanim pojechaliśmy do Japonii. Szkic do aranżacji wystawy. Tak. Widać tutaj, to jest trochę, ten szkic jest do góry nogami, ale trudno. Wybrzuszenia powinny być do dołu. To śmieszne bardzo, ale to nie ma znaczenia. To jest szkic. Ale wiszą paski fotografii takich komponowanych po 5 i pomiędzy nimi wiszą paski po poziome, które układają się w takie fale. Mhm. Jak pokażemy następne zdjęcie, jeżeli Michał nas słyszy, to tutaj już jest makieta, którą zrobiliśmy w skali 1 do 20 i w tej makiecie, z którą jeździliśmy, gdzie ona nie była na Litwie, jeździliśmy z nią i żeśmy sobie, to jest instalacja wewnątrz tej makiety. A następne trzecie zdjęcie, to już będzie zdjęcie z wystawy. To jest tak, jak to wisi dzisiaj. Więc mamy trzy zdjęcia, które obrazują w najprostszy sposób proces powstawania tego, czyli że jest coś w głowie, jakiś koncept, który przekładamy na rzeczywistość. I teraz zobaczcie, ile jest skojarzeń w tej aranżacji, no nie? Bo jedni mogą powiedzieć, że to są fale morza, no nie? I jeszcze inni mogą powiedzieć, że to są góry, a ja widzę tutaj dachy domów. Absolutnie, bo jeżeli się porusza latarkami, to są jak takie dachy japońskich domów, tak, świątyń, które się na ścianach ruszają i tak dalej. To jest fantastyczne, że to pod wpływem światła, pod wpływem tych żarówek zaczyna ożyć. Myślę, że to jest bardzo fantastyczne, że właśnie artysta podjął się dekonstrukcji swojego archiwum. Myślę, że to jest fantastyczne, że artysta podjął się dekonstrukcji swojego archiwum w taki sposób, w który mówi też o samej naturze fotografii. I spektakularność tej instalacji dobrze się komponuje z intymnością tej lektury, no bo mamy jedno zdjęcie zawsze na pasku jest pozytywem, czyli to jest to wskazanie klasycznego zabiegu wystaw fotograficznych, że artysta wybiera te najlepsze zdjęcia, ale naokoło są zakomponowane paski, znaczy fotografie, które są negatywowe. No i teraz następuje czytanie tych negatywów. Każdy ma zapewne swój własny sposób. I to jest... Możemy zresztą pokazać teraz z folderu Wojtek, czyli takiego mojego. Możemy kilka takich pasków pionowych i poziomych pokazać. Zobaczyć tak w takich warunkach laboratoryjnych. My mówimy, państwo pewnie się dziwicie, że mówimy do ekranu, ale pomaga nam Michał Grygolec i Paweł Skalski przy tym projekcie pokazywania prac. Szybki tylko przypis. To jest jeden z takich pasków pionowych. One są w formacie 50 cm szerokości, 2,5 metra wysokości. I mamy jedną fotografię, tą niebieską, która jest tym obrazem pozytywowym. To jest taka kałuża, a reszta jest wody o zmierzchu, a reszta jest po prostu negatywem. I to są różne wariacje. To jest tak, jak proces fotografowania jest tutaj pokazany. Czyli ten szukanie kadru. Jeżeli pokażemy następny taki pasek. No i proszę pamiętać, że w skali tam właśnie olbrzymi to robi nieprawdopodobne wrażenie. Tutaj jest mikrohistoria dzieciaków, które grają w piłkę w ogrodzie. Jeżeli pokażemy, czyli są mikrohistorie akcji albo na przykład kompozycji. To jest na bardzo różne sposoby. Możemy pokazać dalsze paski. I sobie to, czyli jako widz odkrywamy. To jest pasek
który jest jako pierwszy w ogóle pomyślany. Na niego trafiamy, czyli trafiamy na X. Jesteśmy tym X-em i jest strzałka, która nas sugeruje, że w tym kierunku powinniśmy pójść. I tak się właściwie dzieje, że wszystkie osoby od tego, od tej fotografii, od tego paska zaczynają i sobie idą dalej. Jeżeli następny pokażemy, to coś mogę jeszcze powiedzieć. Tak, o, to jest na przykład pasek środkowy wśród poziomych. Takie osobiste zdjęcie, które pokazuje moją marynarkę w takiej przestrzeni japońskiej. Czyli to jest tak, ja to tak mówię, że wyszedłem sam z siebie, żeby sfotografować siebie. A dookoła są dwa zdjęcia, które są dosyć też wymowne, bo pokazują po prostu dwa pnie drzew w Tokio. Jeden to jest taki wykręcony jak na obrazach z XVII-wiecznych, tuszem pociągnięty, konar jakoś zwinięty, uformowany, a drugi pod kątem prostym. No to jest dla mnie taka istota. Istota też takiej sztuki obrazowej w Japonii. Wiem, że to jest bardzo duży skrót, może dla niektórych, ale tak jest. No, w sensie gestu to jest gest, który jest miękki, płynny, a z drugiej strony taki pod kątem prostym. No, to jest... Dobrze, a czy my jeszcze możemy coś zobaczyć? Jeszcze mamy? Możemy. Ale coś... Możemy następnie zobaczyć. No i może też jest to interesujące, że właściwie sporo tych fotografii zrobionych w latach 90. ty widzisz pierwszy raz w roku 2022, tak? Znaczy pierwszy w takiej formie. Oczywiście znasz archiwum swoje, tak? Ale tak. Chodziło o to, że w tej formie, w formie wydruku fizycznej na papierze i że to jest też taki komentarz do tego, że w pewnym momencie trzeba się konfrontować ze swoją twórczością. Taki był twój punkt wyjścia także. Trzeba się konfrontować poza kliszą czy poza monitorem. Tak jest. I trzeba się konfrontować na poziomie nie oglądania i bycia, to jest, wracamy do paradoksu, na monitorze czy w smartfonie, tylko oglądamy to na papierze. Papier jako podłoże, tak jak w książce, że mamy dopiero przerzucamy strony, tak tutaj mamy papier fotograficzny, który jest podłożem. Oglądamy go przy zgaszonym świetle, nie potrzebujemy nawet prądu, a przecież jeżeli nam wyłączą prąd, to mamy działa... latarki na baterii. To mamy czyli latarki... rzucasz nas w raj analogowy. Absolutnie, no to jest fantastyczne, że wbija... Oczywiście te negatywy są skanowane i tak dalej, i tak dalej. Dzięki współczesnej technologii możemy je tak, a nie inaczej oglądać, ale... Ale to jest resentyment? Jakiś? Czy ty chcesz pokazać tą nie, ja chcę pokazać, skalę? Czy... Ja chcę pokazać, co się stało. Czy proces. Co się stało, bo 20 lat temu byliśmy w takiej rzeczywistości, a dzisiaj jesteśmy w innej. A w tym jest tęsknota do powrotu? Czy uważasz, że to się już nie wróci? Co sądzisz? Nie, ja uważam, że papier jako że podłoże fizyczne w obrazach cyfrowych, że to jest cały czas, że to jest ekspresja. Papier jest nośnikiem ekspresji i przekazuje intencje artysty, więc nawet te piksele, czy nawet te obrazy, jakby te fotografie analogowe zeskanowane już na pliki cyfrowe także potrzebują swojego, żeby wybrzmieć, potrzebują tego podłoża. I to nie jest rodzaj resentymentu, tylko to jest rodzaj pewnej ciągłości, pewnej myśli, która nigdy się nie skończyła, mimo że nastąpiła rewolucja cyfrowa. Już nieraz ogłaszano, przynajmniej w historii książki, już nieraz ogłaszano koniec książki, koniec papieru, koniec druku. Dopóki mamy ciało, potrzebujemy wielozmysłowych doznań i papier jest... Czyli takie doświadczenie, potrzebne nam jest doświadczenie, czy chcecie się podzielić doświadczeniem sensorycznym. Absolutnie, to jest... A w dodatku chcemy też zwrócić uwagę na to, że... To jest też morze pikseli, że te piksele po prostu my je wysyłamy dzisiaj. Kiedyś nie można było wysłać fotografii analogowej, znaczy można było wysłać idąc na pocztę, prawda? Z Warszawy do Nowego Jorku mogłeś wysłać swoje zdjęcie zrobione w 73 roku, ale nie przez telefon, nie przez smartfon, tylko ani przez komputer, tylko na pocztę idąc. Tak samo było w renesansie. W momencie, kiedy było przejście z deski na płótno, To płótno było wymyślone po to, jako podłoże, że można było zwinąć w rulon i mogło przewędrować na koniu z Mediolanu albo z Florencji do Brugi.
na północ. I dzisiaj mamy to samo. Ja całą wystawę, którą zrobiliśmy, zwija się w rulony i można zapakować do jednego samochodu i przewieźć do innego miasta. Nie ma tego sztafażu, tej ramy, tego szkła i tak dalej. To jest bardzo mobilna, lekka wystawa, a która wzbudza tyle emocji. To jest genialne. I to jest sam papier i tylko tylko treść oczywiście. To jest też japońskie myślenie o wyczyszczaniu środków i syntetycznym myśleniu o ekspresji. I właśnie powoli przechodzimy i zobaczcie, jak z nami nam się to układa, chociaż w ogóle sobie nie reżyserowaliśmy tej rozmowy, że zamiar opowieści o Japonii to jest tylko inspiracja. Myślę, że Japonia jest trochę umowna, prawda? Ale ta prostota i minimalizm opowieści o nas samych przez pryzmat Japonii jest zamierzony. Wiesz, ja... Znaczy, nie idziecie stereotypami, tej opowieści, nie idziecie kalkami, prawda? Idziecie zupełnie taką etnografii. Nie ma etnografii, tak. Wiesz co, no nie pojechaliśmy do Japonii po prostu, żeby polować na... To nie było safari. Mm-hmm. Znaczy, my nie pojechaliśmy w takich kategoriach fotograficznych, które się ciągną, bo są przyklejone do fotografii od momentu jej wynalezienia. To znaczy zawsze jest taki ten etos fotografa, który jedzie poza granicę swojego kraju, żeby przywieźć kulturę. Tak, i pokazać, zobaczcie, tam jest tak. Na tejże kulturze. Tak, a to przecież my jesteśmy w innej rzeczywistości dzisiaj. My wszystko wiemy, na bieżąco. To my nie potrzebujemy komunikatów w postaci oni tak wyglądają, oni to jedzą, oni tak się poruszają. Czyli nie potrzebujesz etykietowania? My w ogóle o czym innym opowiadamy, dlatego bardzo ważne jest to, że to jest Japonia, ponieważ jest tam pewnego rodzaju specyfika, o której cały czas rozmawiamy, która... O której też świetnie pisze Claude Lévi-Strauss w drugiej stronie Księżyca. Pisze o tym, że Japonia prawdopodobnie jest jedynym krajem na świecie, który umie zachować równowagę między poszanowaniem przeszłości, nawet nie mówię o tradycji, bo to jest jeszcze co innego, tylko poszanowanie przeszłości i jakby nowoczesności, która jest napędzana przez naukę i technologię. I że to tworzy rodzaj takiej bazy, na której właśnie i zarówno jest zbudowana współczesna Japonia, jak i później, kiedy przyjeżdża taki europejski artysta, to jest wrzucony w kontekst, który daje mu pewną wolność, pewną czystość spojrzenia i możliwość jakby spojrzenia na tą rzeczywistość zupełnie po swojemu. I myślę, że też dużą wartość ma to, że Japonia wkraczała w nowoczesność poprzez ewolucję, a nie rewolucję. Więc oni mieli dużo czasu na to, żeby sobie powiedzieć, okej, to kim my jesteśmy, skąd jesteśmy i tam, gdzie chcemy pójść. Zabawię się w terapeutę i powiem kolejną rzecz, o której nie mówiłem wam, mianowicie, no ale też jestem bogatszy o to. Odkrywamy ciebie przy okazji. Ale po prostu widziałem więcej po naszej rozmowie, że my wchodzimy w taki świat, może nie terapeutyzacji, bo to byłoby już etykietowanie naszych emocji, ale można powiedzieć spokojnie, że kiedy patrzę na tę waszą wystawę, a naprawdę marzę, żeby pojechać do mangi i zobaczyć tę wystawę, no to jest jakiś rodzaj medytacji. To może to jest świetny moment, żebyśmy zobaczyli drugą wystawę. Gdzie to uspokaja oddech, gdzie uspokaja myśli, gdzie to nie rozprasza. To jest jedna z nielicznych okazji. Mówię o wrażeniu, kiedy patrzyłem tylko na małym ekranie u siebie tabletu, to co dopiero, kiedy pójdziemy tam, kiedy wchodzisz ten rodzaj właśnie oddechu, kiedy przyjmujesz właściwe postawy, kiedy myśli zaczynają wyczyszczać się. Takie mam wrażenie i znowu jeszcze raz mówię, nie kokietuję was, nie uwodzę was w żaden sposób miłymi słowami. Tak to jest. Nie wiem, czy taki był zamiar. Komponując salę 2. Jeśli widzicie, to jest tak, jak się wchodzi do takiej przestrzeni architektonicznej i nagle odkrywacie, że jesteście uspokojeni, że czujecie się spełnieni, że czujecie się we właściwym momencie, o właściwej porze, we właściwej czasoprzestrzeni. Nie? Galeria, ta pierwsza część wystawy
naturalnie wymusza uspokojenie, ponieważ twoje zmysły wszystkie i odczucia muszą się skupić na tym, co widać w tej wiązce, w tym snopie światła. Jeszcze się sączy muzyka, która jest przypisana każdej sali, która jest skomponowana między innymi z naszych dźwięków, które nagrywaliśmy w Japonii, ale skomponowana przez kompozytora Jacka Doroszenko specjalnie na tę okazję. I teraz, czyli jesteś... Która też mnie rozprasza, co jest ciekawe. Jesteś ciekawe, skupiony, bo to jest taki... wszystko jest skonstruowane w tej pierwszej części, żeby się skupić i żeby... Teraz już tak powiem bardziej optycznie, czyli fotograficznie, żeby źrenice się otworzyły szeroko, bo jest ciemno, muszą się szeroko otworzyć. A potem przechodzisz, idziesz na górę, gdzie jest absolutnie biel i równe, miękkie oświetlenie. Czyli jak wchodzisz, to jest takie uderzenie, bo źrenica musi się zamknąć natychmiast. I masz to przejście, taką granicę po prostu między dwoma światami. Nagle jesteś w innej rzeczywistości. I to, żeśmy zobaczyli, to nie to, że ja wymyślam. Ale to teraz. Jest to odpowiedź czy podpowiedź w słowie raj, bo my raj tak przekłamaliśmy, że powiem wam, że jak zapytacie się, odważę się powiedzieć, jak zapytacie się, czy ktoś chce iść do raju, to powiedzą, no tak, ale generalnie to nie. Ale wiecie dlaczego? Bo jest nudno. Rozumiecie? Nie wiem, że jest nudno. To znaczy, że są te dzieje, same tak? kolory, zieleń. Wszyscy bieli. Tak, rozumiesz. I nagle ty przypominasz coś, co mówią wielcy filozofowie i etycy. Otóż raj jest ciężką robotą, pracą. Ty trochę w tej wystawie, czy państwo w tej wystawie, zmuszacie do pracy. To znaczy ja, a w dodatku ta druga część to jest może tak, przejdźmy że... przejdźmy do drugiej części, tak. Puśćmy ten film. Żebyście państwo się sobie wstęp do tej drugiej części. Powiem jedną rzecz, że w tej drugiej części ja... fotografowałem, czyli te składniki zebrałem i dałem kształt w postaci obrazu, ale Ania jako kuratorka zainscenizowała to i wymyśliła te formaty, więc to jest taka praca wspólna, bardzo, bardzo wspólna, ta druga część. No. I co, to jest miłe, żeby teraz może zobaczyć. Zobaczcie państwo, jesteście jednym z pierwszych w Polsce, którzy zobaczą.
I oto obejrzeliśmy drugą część, czy drugi odcinek, czy drugą odsłonę wystawy. Jeśli Państwo macie jeszcze siłę, to porozmawiamy sobie. Tym razem porozmawiamy sobie o bohaterach tych zdjęć. I tak sobie myślę, prowadzący zawsze ma problem, żeby było oryginalnie, dowcipnie, intelektualnie. A przecież wy wiecie najwięcej o tej wystawie. Tak sobie myślę, czy bohater wybiera sobie fotografa, czy fotograf wybiera sobie bohatera? Takiego pytania pewnie nikt jeszcze wam nie zadał. Nie zadał. W naszym wypadku jest tak, że my wybieraliśmy swoich bohaterów. No, jednak pojechaliśmy w teren, żeby im się przyjrzeć, ich znaleźć i wyszukać. To jest też część takiego mojego myślenia o obrazie fotograficznym, który ja lubię po prostu, że się szuka po prostu tematu na miejscu, że sobie zostawiam przestrzeń na improwizację, z którą wiem, jak pracować. Czyli stwarzam sobie wszystkie możliwe warunki do tego, żeby tam na miejscu nic nie wiedzieć i po prostu być otwartym na swoją intuicję i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo miłe, no trzeba, to jest 35 lat mojego doświadczenia pracy z obrazem, żeby móc tak, a nie inaczej pracować. Więc to nie jest takie, to nie przychodzi tak sobie, ale jest to mój, to jest fajny sposób, zachęcam wszystkich do tego, żeby wypracowali w sobie taką sytuację. Zresztą to się tak zgadza trochę z takim pojęciem japońskim. Nie chcę, broń Boże, jeszcze mówić, że jestem w tym punkcie, ale jest takie pojęcie, które szukunin, czyli że w swojej dziedzinie, niezależnie od tego, co się robi, doprowadza się do perfekcji pewną umiejętność. Ale ją nabywasz, oprócz tego, że przyjeżdżasz do Japonii, czy przyjeżdżacie do Japonii, to nabywasz ją tam bardziej, czy już ją przywozisz? To jest chyba uniwersalne, niezależnie od szerokości geograficznej. Szukunin to jest osoba, która właśnie doskonali swoje rzemiosło. Czyli cały czas jest w drodze ku doskonałości. Ja myślę, że my żeśmy się przygotowywali, to było przygotowanie, to jest ileś lat pracy, a potem masz, jak jesteś już, jak byliśmy w Japonii, to dla nas to był ten występ, ten performance live tam na miejscu, który wykonaliśmy, szukając i zbierając wszystkie składniki, które znowu przywieźliśmy po to, żeby je przetransportować w postaci wystawy. I Ania tutaj miała jako kuratorka swój po prostu pełny kuratorski udział, bo... Tak, bo ja zanim wyjechaliśmy do Japonii, ja już wiedziałam, w jakiej formie chcę pokazać te zdjęcia, bo te które teraz widzieliście Państwo w sali na górze, w drugiej sali, to są fotografie wykonane wyłącznie w 2019 roku. Czyli w formie cyfrowej. W formie cyfrowej, czyli wiosną 2019 spędziliśmy miesiąc w Japonii i tam powstał materiał, który teraz widać w formie tych właśnie wielkoformatowych fotografii. To był nasz plan filmowy. Tak, i my wiedzieliśmy o tym, że ja wiedziałam, że
fotografie będą drukowane na lustrzanym podłożu światłoczułym, które odbija, zresztą to też widać na tej prezentacji, że każda z tych fotografii jest bardzo błyszcząca i wiedziałam, że chcę opowiedzieć tą wyprawę dużymi formatami. Natomiast tak jak Wojtek ma swoje doświadczenie 30 ponad lat bycia fotografem, ja mam z kolei doświadczenie bycia historykiem sztuki i bycia osobą, która się zajmuje projektowaniem, designem, trochę też architekturą, więc ja potraktowałam te obrazy trochę jak fasady budynków i zakomponowałam to w takie, taką scenografię, w takie układy, które powodują, że można się zgubić w tej przestrzeni pomiędzy obrazami. Właśnie tak jak się można zgubić w mieście. Zgubić czy zagubić? Zapomnieć. I nie zapomnieć. Chodzi o to, żeby się zgubić w obrazach i może trochę we własnych myślach. Aha, o to mi też chodziło, aha, że są odbicia i można widzimy się... siebie w fotografii. Widzimy w fotografii... Tak, inne fotografie między sobą oblikują, odbijają się. Albo można tak jakby, jak się stanie pod odpowiednim kątem, to nagle widać swoją sylwetkę, ale można wyjść jakby z tego kadru, tak? Mhm. I to są takie gry, które ja zaplanowałam już na poziomie makiety. Teraz Pani Michale poprosimy bardzo o zdjęcie makiety, takie może od góry. Bo jeszcze chcę wrócić zapytać się o jedną rzecz. Czy wróci do tego oglądania wystawy? To znaczy, że ktoś jak się przegląda, to wy pozwalacie, żeby zrobić zdjęcie. Tak. On może zrobić zdjęcie i powstaje jakby nowe zdjęcie, prawda? Tak, absolutnie. Tak, i nowa historia tak, to jest tej pracy. To jest to, co mówimy, że jest współudział, współtworzenie przez... To nie jest tak, że fotografujesz obraz, który jest w ramce albo fotografia w ramce, tylko fotografujesz... Każdy może sfotografować coś innego, mając przed sobą to ten sam punkt wyjścia. To jest super. A jak to jest makieta, tak, przygotowująca... Tego piętra, które obejrzeliśmy. Tak. Czyli góry. Tak, jest. To jest wersja taka jedna z pierwszych. To było prostsze do projektowania, czy trudniejsze? Według mnie więcej pracy było chyba na dole. Nie. Nieprawda. Tak i nie. Ponieważ... Bo tutaj plastycznie musiało się bardzo wiele rzeczy spotkać. Tam była struktura bardzo precyzyjna i łatwo było w tą strukturę włożyć wszystkie obrazki, wszystkie fotografie, te 500 fotografii. Jeżeli ja po prostu wymyśliłem strukturę tam na dole, w którą wkładało się klocki, mówiąc. Struktura w sensie szkieletu, tak? Natomiast tutaj Ania miała trudniejszą pracę, ponieważ... No ponieważ przede wszystkim formaty, po drugie sama struktura obrazu, ta cyfrowa, bardzo niejednorodna, tak? Bo właściwie każde to zdjęcie pod względem technicznym jest inne. I teraz musiałam znaleźć sposób, żeby z jednej strony to się zgadzało plastycznie, z drugiej strony jakkolwiek pojęciowo, z trzeciej strony, żeby właśnie przestrzennie to rozwiązać, żeby budować jakiś rodzaj... nie lubię słowa narracji, ale tak opowieść, było po prostu. Taka opowieść, tak? No, żeby jakaś nić emocjonalna, która planami, myślenie planami było też wyzwaniem, tak? Wyobrażenie sobie, jak to w przestrzeni może wyglądać. Okazało się, że się udaje. To jest trochę tak jak w malarstwie abstrakcyjnym. No, nie będziesz opowiadał, jaka jest historia u Jacksona Pollocka, prawda? Ale możesz opowiedzieć o wszystkim, co czujesz. A tutaj Ania miała trudniejszą sytuację, bo fotografie są figuratywne, znaczy są konkretne przedmioty, ludzie, a jednak jest taki format i taka struktura samych tych zdjęć, że zamienia się to trochę w obrazy abstrakcyjne. Niektórzy nie wiedzą, co to jest, czy to jest bochenek chleba, czy głowa sfinksa, czy jakaś betonowa, przypadkowa konstrukcja. No takie są reakcje. Tak, ktoś mi mówi, że bochenek chleba. Ja mówię, słuchaj, to nie jest bochenek chleba, tylko to jest wielka sześciometrowa taka głowa betonowa, a ktoś mówi, Boże, jaki to jest wspaniały sfinks. I tak dalej, więc to jest właśnie to. I teraz kuratorka miała sytuację pod tytułem, jak to zakomponować względem siebie, żeby to cię prowadziło, nie mając tego patternu, w który to wszystko można włożyć, nie mając tego splotu, tej struktury, opowiedz. Poprosimy to zdjęcie, w którym ja stoję na wystawie. Przepraszam, o czym mówiłeś?
O tym właśnie teraz. A, że... okay. O tym przejściu. O, to jest właśnie to. Czyli to jest, no dokładnie, jest to przejście od pracy na małych małych wydrukach do czegoś, co ma prawie 4 metry. Czyli ja dodam, kuratorka nad makietą i kuratorka w wystawie. W makiecie. Tak. Pomniejszona w skali 1 do 20. Dla mnie dużym takim momentem przełomowym w pracy z tymi fotografiami było to, że zobaczyłam próbne wydruki zdjęć i zrozumiałam, jaka jest materia piksela. I na tym też oparłam mój tekst kuratorski, który można przeczytać wchodząc do sali, bo wydaje mi się, że piksele to jest taki rodzaj substancji, który otacza nas z każdej strony i to jest istotne, żeby wiedzieć, jaką my mamy relację z tą materią i z tymi pikselami. I ta wystawa jest też trochę o tym, żeby się zastanowić nad tym, w jakim jest się punkcie w relacji z obrazami cyfrowymi i co się chce dalej ewentualnie zrobić z tą relacją. Czy chce się być pochłoniętym, czy nasza uwaga ma być pochłonięta przez algorytmy, które nam narzucają to, że widzimy na Instagramie takie, a nie inne rzeczy. Czy może to bardziej świadomy ma być wybór. I też tym się zaczyna ekspozycja fotografią, która przedstawia bardzo bliskie zbliżenie mapy w metrze, która jest pod szkłem, jest popękana ta mapa, ale jest wyraźny odnośnik, który mówi you are here i to jest punkt zero. I też jeśli chodzi o relacje z obrazem cyfrowym, no to my jesteśmy tym punktem odniesienia. Szczególnie, że my jesteśmy już teraz właściwie jesteśmy takim kaligulą wobec smartfona, to znaczy my mamy wrażenie, że rządzimy tym wszystkim, co jest w smartfonie, prawda? Bo my naciskamy, przesuwamy, oglądamy i tak dalej, a tu nagle się okazuje, że ten obraz wyskakuje ze smartfona, ma 3,60 m wysokości, aha, i on może tak wyglądać. I nagle konfrontujemy się z potencją tego. Te formaty. Nie żeby epatować, tylko żeby dać sygnał, że okej. Okay, absolutnie przeszło mi to przez głowę i miałem nadzieję, że dopuścicie mnie do pewnej konkluzji. Mianowicie wy w tej wystawie szalenie wierzycie w człowieka też. Czy przywracacie wiarę w człowieka, to znaczy w odbiór tych prac, które zrobiliście. I udział, nie? No to jest to, co aktywne, powiedziałeś, czynne. Że ty uważasz, że w obrazie fotograficznym jest połowa decyzji fotografującego, a połowa oglądającego. Tak. To jest zamiar już. To jest zamiarem. Taka intencja. Oczywiście, tak. Oczywiście. Dobrze. Chcę zapytać o bohaterów, którzy się pojawiają. No to teraz jest czas na bohaterów, czyli na te zdjęcia, które są w folderze Ani. Tak, poprosimy folder Ania, Pani Michale. To jest motyw przewodni, który towarzyszy całej, jakby to jest cała komunikacja. Taka jest oparta o takie zestawienie. I na przykład, jeśli mówimy o bohaterach, tak, no to jest to zdjęcie czerwone jest przykładem abstrakcyjnego motywu, który myślę, że był podyktowany tym, że Wojtek pracował na tym, a nie innym sprzęcie i wiedział, że będzie później ten obraz prezentowany na takim, a nie innym podłożu. Bo jest to forma bardzo abstrakcyjna, to jest, możemy powiedzieć, tak? Możemy się... No wyjątkowo. W drodze wyjątku zdradźmy, że jest to po prostu karoseria bardzo nowoczesnego auta. Ale to może być suknia, to może być załamanie dachu, to może być kapelusz. To może być kilka paznokci, które się spotykają palców i tak dalej. Tak, ale jest to nośnik emocji. Tak. I to jest właściwie to jest bohaterem. Forma jest bohaterem w tym wypadku. Ale ta forma wiemy, że jest użytkowa, czyli że wsiadamy do środka i jedziemy. Mhm. I to jest 2019 rok. Tak, a obok mamy 91 rok, plecy gejszy, które. No ja, co byś o nich powiedział? Gdzie jest użytkowość, a gdzie jest, że tak powiem, forma? No, to są właśnie te... A to jest na przykład zdjęcie... Tak, to są bohaterowie. To jest, a jeszcze też może powiedzmy, bo to jest istotne, że te kadry, to jest tak, jak Wojtek widział przez miesiąc, będąc w Japonii. To nie jest postprodukcja.
tylko... Tak, jeden do jeden. Tak, po prostu... Tak jak się kręci film, no, jest to decyzja po prostu reżysersko-operatorska. Tak. I tak, mamy takie ujęcie, które przedstawia po prostu scenę uchwyconą na ulicy i można się zatrzymać na jakiejś warstwie rzeczowej, rodzajowej, tak? A teraz obyczajowej. Jeśli przejdziemy do kolejnego slajdu, to jest wycinek tej fotografii, który pokazuje, jaka jest struktura tego obrazu. Czyli widzimy fizyczną matrycę, ale widzimy też takie rozmazanie, które mnie przypomina to, co zrobił Hokusai w Wielkiej Fali. Czyli to, w jaki sposób zinterpretował wodę. A tutaj mamy interpretację przy pomocy czułości aparatu. To jest następne zdjęcie. Zobaczymy. No ale tematem po prostu jest para japońska. Której idzie pod rękę. Taki, a nie inny sposób. Czy za rękę, tak, czy ona go... Więc czy ona już zostawiamy... Tak. Ale to też ciekawe, czy ona tę osobę zatrzymuje, czy ona się wspiera, prawda? Już można tego powiedzieć. Czy on ją porwał, czy ona... Tak. Mamy kolejny. Jeszcze następne. Chodzi o zbliżenie na falę. Następną ilustrację poprosimy. Tak. O, państwa. Jest. No i to jest właśnie ta korelacja, o której mówię. No i ja na przykład w ten sposób zestawiałam te fotografie i no i co w ten sposób chciałam powiedzieć. Nie, to jest już do odczytania przez widza. Nie próbuję niczego narzucić, tylko pokazuję, jakie może być skojarzenie. Następna ilustracja, którą widzę na podglądzie, to jest bardzo ciekawe zdjęcie z okularem. Przykład takiej fotografii, o którą troszkę się pokłóciliśmy, ale tak w cudzysłowie się pokłóciliśmy, ponieważ pod względem technicznym ona nie jest udana, dlatego że ostrość jest złapana na szybie. Na szybie zdjęcie jest zrobione z pociągu i przedstawia to, co widać za szybą. Akurat mijał nas drugi pociąg i powstało to zdjęcie. Więc ostrość... Okulary są Wojtka. Tak, okulary są Wojtka. I akurat tak się złożyło, że... Nie złożyło się. Nie złożyło się. Dobrze, to może ty opowiedz o tym. Chodzi o to po prostu, że... Ale znowu wasza niezgoda jest dowodem na to, że każdy z nas może zupełnie inaczej opowiadać. To kontrowersyjna była sytuacja wobec tej fotografii, ponieważ jestem w pociągu, który pędzi z prędkością 250 km na godzinę, a pół metra za moim oknem w przeciwnym kierunku z taką samą prędkością pędzą inne pociągi. I zaczynam się zastanawiać, czy ja jestem w stanie zrobić portret osoby siedzącej w oknie pociągu naprzeciwko, bo przecież ja nawet tych osób nie jestem w stanie zobaczyć przy takich prędkościach. A jeszcze na zagłówku wiszą moje okulary, które jakby tak potęgują ten kart, prawda? To widzenie, obliskują. No i jest ten portret, czyli sfotografowany. A to jest ładne, bo opowiadasz akt twórczy. Tak, oczywiście. Czyli coś intymnego. Ale ja, tak, no i sfotografowałem osobę, która siedzi naprzeciwko mnie w pociągu. My się mijamy z prędkościami 250 km na godzinę. Tak, patrzysz na mnie trochę, czy on nie opowiada jakieś... Nie, to jest możliwe, tylko że jest prawo fizyki, że jak się dwa pojazdy mijają, to ta prędkość jest inna, ale ja się nie będę tutaj... Ja też nie wiem, jaka jest, ale... Ale duża. Tak, jest nadal duża. Ale wiesz, no jak w tym łucznictwie japońskim zen, no trafiasz... Tak, w punkt. Trafiasz w punkt, tylko po prostu można tak to powiedzieć... operatorsko, filmowo, zeszła mi ostrość. I ta ostrość nie jest na postaci, tylko jest na mojej szybie, na takich zaciekach. Co możemy zobaczyć na kolejnym slajdzie z folderu. Ja uważałem, że to jest błąd, prawda? Że no przecież tutaj akurat jest... To jest zbliżenie na postać, ale kolejne na postać. Jeszcze następne zdjęcie pokazuje faktycznie te zacieki, o których mówimy.
Ale zobaczcie, ta osoba... Jania się, i oczywiście jak to jest w wymiarze 360 na 130, no to nagle staje się tematem, prawda? Mm-hmm. Trochę tak jak w japońskich drzeworytach maluje się deszcz. To są takie jakby smug, takie kreski. Mm-hmm. No to tu jest identyczna sytuacja. Jania się tym zachwyciła, że jakie to jest fantastyczne. Ja mówię, słuchaj, to nie jest fantastyczne, bo to jest błąd, bo mi zeszła ostrość. Ja nie mogłem tego jakby przeżyć, że to nie jest sterylne. Że to nie jest, że ta intencja nie została doprowadzona do końca. No ale okazuje się, że... Że to się broni po prostu w kontekście też całości i może też pomysłu po prostu na tą wystawę. I to, że ta osoba jest właściwie nieostra, a i tak ją widzimy, to nawet widzimy, że ona sobie patrzy, jest zamyślona, że jest kubek kawy na tym stoliku przełotnym. Wszystko wiemy, wszystko widzimy, bo nie potrzebujemy już tej... Wszystko wiemy. Natomiast to, że jest ostrość na tych zaciekach, to... To nam otwiera nową perspektywę, czy nową opowieść. Znaczy, to nas wprowadza w inny w ogóle... Przeżywanie. Tak. Ale... Taki jeden z moich studentów, teraz już samodzielny fotograf, jak był na wystawie i ja mu tę historię opowiedziałem, to jego reakcja była taka. Nie no, pan nie wrabia. W sensie, że on myślał, że ja mu jakąś fikcję opowiadam. Tak. Oczywiście to jest anegdota, która towarzyszy tej fotografii akurat. Ale może też, to jest trochę tak jak opowieść z kuchni, prawda, że wysypałem z torebki przyprawę i nagle się okazało, że to jest genialne. Tak. Że wszyscy wiedzą. Ale tylko trzeba do tego kuratora. No właśnie, to jest dowód na to, że kuratorzy w takiej wystawie, przy takiej pracy mogą, twoja są bezcenni, mogą przeszkodzić, ale mogą być... Tak, a mogą wyłapać, nie, tak, bo to jest bardzo ważne, bo o tym chcę powiedzieć, że w tej wystawie kuratorka myśli globalnie, syntetycznie, nad całością, tak, nad powierzchnią 250 metrów kwadratowych, ale potrafi też zobaczyć detal, który jest po prostu zaciekiem na szybie i ustanowić z tego... No bo to jest też sznyt intelektualny. To ja myślę, że to jest dystans. Przy tego typu współpracy trochę mnie nie dziwi, że powstała dobra wystawa, bo to są właśnie te składniki, które się... Dlatego nam się tak dobrze pracuje. Jesteśmy... W życiu prywatnym to warto powiedzieć, że jesteśmy partnerami i zawodowo się spełniamy, trochę jak Christo ze swoją żoną, jak pakowali różne rzeczy, no to był podział pracy i robili takie, a nie inne projekty dzięki temu, więc my żeśmy zrobili dosyć duży projekt jednak, ale trzeba powiedzieć, że żeby zrobić taki duży projekt, to musi się coś po prostu... No mi się nie udało zrobić takiej wystawy z kuratorami takimi zewnętrznymi, bo zawsze gdzieś była jakaś granica porozumienia. No mam wrażenie, że też się lubicie, więc to też pomaga. Więc, też razem wyjeżdżaliście, prawda? Tak, mogę zacytować tutaj a propos tytułu programu, w którym jesteśmy. Ja mówię, dlatego lubicie, bo przecież wiemy, że w historii twórcy z kuratorami się rozjeżdżali. Ale mogę zacytować naszego wreszcia, Norwida. Robi się poważnie. Tak, który mówi, że czymże jest piękno? Kształtem miłości. To jest to taki, jest po pierwsze Norwida w łazienkach i tam jest cytat króciutki. Powinniśmy zrobić cięcie i koniec, ale chcę Państwu uświadomić, że bierzemy udział w performance, no bo nie w wystawie, wystawa jest z Mandy, przypominam, ale jesteśmy oprowadzeni przez Annę Diduch i Wojtka Jedeskę po ich intymnym świecie, po Paradise 101. Chciałbym jeszcze chwilę dosłownie, bo zobaczcie Państwo, ile już rozmawiamy, prawie dwie godziny. Byliśmy umówieni na mniej. Na mniej, ale też powiem Państwu, że jak się ostatnio spotkaliśmy, to gospodarze, u których byłem, powiedzieli mi w pewnym momencie, że siedzę u nich 5 godzin. W ogóle nie zauważyłem, że tak się fantastycznie rozmawia. Nie tylko o tej wystawie, ale w dużej mierze rozmawialiśmy o tej wystawie. Mam nadzieję, że Państwo nie jesteście do tej rozmowy. To prawda. Powiedzmy, że to było zawodowe. To prawda, ale chcę powiedzieć, że mam nadzieję, że Państwo nie jesteście zmęczeni. Jeszcze wysłuchacie przynajmniej dwóch jakichś dygresji. Mianowicie chcę zapytać o to spotkanie z mnichem, o którym opowiadaliście mi, bo spotkaliście się po iluś latach w tym samym miejscu.
No, a trochę w innym anturażu już, w zupełnie innym czasie. W każdym razie o tym też jest ta opowieść, ta wystawa. To może ja zrobię wstęp, który polega na tym, że i skoro już mówimy o tych paradoksach, jest to taki motyw przewodni, to nawiążmy do tego, że paradoksalne w tej ekspozycji jest też to, że duża skala łączy się z intymnością lektury. I to się dzieje zarówno na dole, jak i na górze, bo nawet jeśli mamy te duże formaty, to właśnie możemy podejść do nich na bardzo małą odległość i zobaczyć coś z bliskiej odległości, tak? Zobaczyć jakiś detal, jakąś subtelność. Jak pod lupą. Jak pod lupą, dokładnie. I ta praca, o której ty mówisz, która dotyczy spotkania z mnichem japońskim, również jest bardzo intymną pracą, dla której zbudowaliśmy zupełnie osobną przestrzeń w ramach Galerii 1, czyli tej, gdzie jest zgaszone światło. I to jest taka historia, która zdarzyła ci się pierwszy raz, pierwsze spotkanie w 91 roku. Ciężko o tym, znaczy możemy o tym opowiedzieć, specjalnie nie pokazujemy dokumentacji z tej sali, bo to jest coś, co to jest obiekt, to jest trochę jak rzeźba, tam jest woda, tam jest światło, tam jest fotografia, tam jest tekst na ścianie i to trzeba po prostu po swojemu przeżyć, bo to jest opowieść o czasie, czyli też o tym, o czym jest ta wystawa. No bo jeżeli coś zaczyna w 91 roku, a pierwsze zdjęcie, a ostatnie jest z 2019 roku, no to można powiedzieć, że to jest trochę... No tak, upłynęło. Trochę czasu upłynęło, prawda? W obrębie którego coś tam się działo. I to jest o tym opowieść, ale to jest przeżycie tak indywidualne. Ja miałem też szczęście, że para moich znajomych weszła do tej sali, nie wiedząc, że ja jestem z nimi. I mogłem usłyszeć, jak oni odkrywają te prace. Nie będę o tym opowiadał, tylko po prostu powiem, że to było bardzo miłe doznanie. Ja już chciałem im mówić, że ja jestem, ale nie powstrzymałem się, wytrwałem do końca i wyszedłem, zostawiłem ich z tym. Więc możemy tylko powiedzieć, że taka praca jest, tak samo jak możemy powiedzieć, że są inne prace niż prace fotograficzne, czyli że jest zwiastun filmu, który dokumentalnego, na którym teraz pracuję, czyli po prostu montuję, bo ten film będzie pokazywany na finisarz wystawy 16 maja w Nodze. Również jest praca na koniec wystawy, która się nazywa Pięć oddechów i która jest pracą, która jest sprowokowana na artystę, którą wymyśliła Ania. Może o tym powiesz, bo mamy fragment tej pracy, możemy go pokazać, więc myślę, że mogłabyś o tym opowiedzieć. Praca Pięć oddechów to jest instalacja wideo, która polega na tym, że mamy trzykanałową instalację, trzy ekrany. Można usiąść przed tym ekranem i punktem wyjścia było takie pytanie postawione na miejscu podczas pobytu w Japonii. Jak sfotografować oddech? Albo jak zobaczyć oddech? Czy jak sfilmować? I jest to po prostu rozwinięcie tego pytania poprzez Wojtka, a ważną częścią jest też strefa dźwięku, bo tam jest, jak się siada przed tą instalacją, to słychać po prostu nagrany oddech Wojtka. I chodzi o to, że to jest taki właśnie faktycznie punkt finalny, w którym zależało mi na tym, żeby widz wyszedł taki scentrowany, skupiony na sobie, oczyszczony i to jest po prostu punkt kulminacyjny. To jest puenta całej wystawy i to jest taka puenta... Czyli wracamy do tej, przepraszam, że wracamy do tej wiary w człowieka i w tą... A praca jest bardzo krótka, bo trwa minutę, trwa 70 sekund. Składa się z pięciu oddechów, które słyszymy. Są moje oddechy, które nagrywaliśmy w Japonii. I pięć ujęć filmowych, do których zostałem zainspirowany przez Ani i które szukałem przez miesiąc. Bo to, czyli to można powiedzieć, że jedna z trudniejszych prac. I tutaj możemy obejrzeć oddech chyba numer 3. O. Jeżeli Michał jest z nami, to jest ostatnie takie wideo, nie lubię tego słowa, ale no ujęcie filmowe, fragment tej pracy, jeżeli możemy pokazać.
My tego nie widzimy teraz. Nie wiem, co się dzieje. Może nie uda się nam zobaczyć. Chyba format jest niewłaściwy. Dlaczego format jest niewłaściwy? Jest. O, to jest dokładnie ta. Nie, to nie jest ta. Ale, no, ale co widzimy? To widzimy zbliżenie na jedną z prac. O, to jest. Mam nadzieję, że Państwo słyszeli dźwięk, słyszeli oddech. A jeśli nie, ale myślę, że tak, to na pewno oddech Wam, czy puls przyspieszył. Proszę Państwa, nie ma nic milszego, jak pokazać piękne zdjęcia, piękne obrazy, cudowną wystawę i jeszcze porozmawiać z twórcami. Daliśmy też Państwu taką okazję zobaczenia tego, dziękuję, zobaczenia takiego intymnego, bez naszego komentarza, tylko zobaczyliście Państwo dwa razy po prawie 7 minut pracy. Tych prac jest, jak słyszeliście, więcej i możecie zobaczyć je na wystawie w Krakowie. Mam nadzieję, że kiedyś w Warszawie, ale na pewno w Warszawie będziemy mogli zobaczyć ten film, o którym rozmawialiście. Jeszcze Ania ma pewną niespodziankę. Tak. To już kończąc tematy paradoksów, mimo że wystawa ma ponad 500 metrów kwadratowych, to wyprodukowaliśmy do niej z Muzeum Manga w Krakowie kieszonkowy przewodnik, który jest flipbookiem, czyli to jest taki rodzaj animacji ręcznej, można tak powiedzieć. Który zostawicie, mam nadzieję, do biblioteki. Zostawimy do biblioteki i to jest kolejny rodzaj takiej gry z konwencją, że polega to na tym, że po prostu w ten sposób, oglądając tę książeczkę, można przejść się po jednej i po drugiej sali. I znowu bawimy się fakturą. Bawimy się tak, fakturą i jesteśmy w XIX wieku, bo tak. Flipbooki były przed kinem, jeszcze tak. Przed wynalezieniem kina, ale jednocześnie jesteśmy w XXI wieku, ponieważ mamy kod QR na jednej i na drugiej stronie. Tak, ponieważ ten kod QR prowadzi nas do ścieżki dźwiękowej, czyli możemy za pomocą naszego smartfona wysłuchać muzyki i mieć obraz. Czyli... I też się przenieść na chwilę, bo można wyłączyć obraz i można sobie posłuchać muzyki. Absolutnie. Można się przenieść własną wyobraźnią, bo te przecież dźwięki też opowiadają własną, są odosobne, prawda? Są swoją narracją i tak. Czy opowieścią. Tak jest. Jeśli nie lubimy słowa narracja. Proszę Państwa, moglibyśmy rozmawiać, chyba że jeszcze coś chcecie powiedzieć. Ja chciałam powiedzieć, że wprawdzie raj jest cyfrowy, ale my jesteśmy fizyczni analogowi i nie powinniśmy się tego wstydzić, tylko powinniśmy czerpać z tego i cieszyć się tym po prostu. I te dwa jakby, jak to nazwać, dwa filary, tak, są też jakby i świat analogowy, i świat cyfrowy są też powodem, dla którego pracujesz z taką, a nie inną firmą. Tak, ja jestem ambasadorem Fujifilm Polska i to jest dla mnie jako artysty fantastyczne doświadczenie, bo w jednym domu, o tak mogę powiedzieć, mam wszystkie narzędzia, które potrzebne mi są do tworzenia, czyli aparaty, kamery, obiektywy i różne rodzaje papierów fotograficznych. Natomiast ja jeszcze chciałem, także to jest fantastyczne, że mogę... Jesteś wierny tej firmie i firma jest wierna wobec ciebie. Chodzi o to, że artyści potrzebują narzędzi do pracy i te narzędzia, jest ich bardzo dużo, to są indywidualne wybory. Ja nie będę mówił, co jest dobre, a co nie, bo to każdy dzisiaj sobie sam wybiera. Ja tylko wiem, że się dobrze w tym odnajduję. Natomiast ja chciałem powiedzieć po prostu, że ten real jest na wyciągnięcie ręki, bo on jest od tego miejsca, w którym jesteśmy, to jest 298 km. Czyli można w 3,5 godziny tam dojechać. Pieszo można przejść. A wiem, że też pociągiem w 2,5. Także jest bardzo blisko. Ale jest trzeba szanować to, że ktoś może nie dojechać dziś, tak? Albo przez najbliższy czas. Więc
Dlatego stąd ta książeczka. Która jest pięknie wydana. Tak jak ta cała wystawa, tak jak wy jesteście piękni i wspaniali. Słuchajcie, a możemy się, mogę się zapytać o wasze plany? No plan oprócz jest tego, taki, że będziecie cieszyć się plan jest wystawą. Taki, że wystawa żyje własnym życiem, tak. A my zastanawiamy się, co dalej. Wojtek pracuje nad filmem, który będzie miał finał, premierę w maju. Myślimy o tym... Co za 30 lat? Zobaczymy. Za 30 myślę, lat? Już za 5. Nie. Ja myślę o tym, co jest... pojęciem, które jest też fantastyczne, bo jest japońskie, czyli o tym paradoksie oryginału. Mianowicie w Japonii nie ma czegoś takiego jak oryginał, ponieważ najstarsza świątynia shintoistyczna w Ise sprzed 2000 lat jest co 20 lat rekonstruowana. Niestety my w 2019 roku ta rekonstrukcja będzie dopiero za w 2033 następna. Także my czekamy na rekonstrukcję świątyni w Ise, żeby zobaczyć, jak to jest z tym kultem oryginału. To znaczy, żeby sobie powiedzieć, jakie fantastyczne jest to, że coś się może odnawiać i że nie musimy być związani z tym, że... Czyli jednym słowem, jeżeli Państwo będziecie dotykali fotografii na wystawie, to róbcie to delikatnie, żeby nie zostawić śladu, ale też nie bójcie się, bo raj jest możliwy do odtworzenia na różne sposoby. Na szczęście. O, jaka ładna puenta. Wojtek i Witeska byli naszymi gośćmi. Jeśli Państwo na początku nie słyszeliście, to spotkanie odbyło się w szkole Monet International School. To jest szkoła, w której od 12-15 lat organizujemy bardzo różne spotkania. Bardzo dziękujemy za tę gościnność. Dziękujemy bardzo Scekowi, który mam nadzieję, że będzie promował tę rozmowę wśród nauczycieli, wśród uczniów. Bardzo dziękuję tym, którzy pomogli w realizacji, czyli Paweł Skalski i Michał Grygolec. No i dziękuję Japończykom też. Dziękujemy za zaproszenie. Bardzo dziękuję, że tutaj byliście z nami. Mam nadzieję, że do szybkiego zobaczenia. A już teraz Państwa zapraszam na kolejne rozmowy i spotkania, które też się odbędą tutaj. To będą dwie kolejne rozmowy z Krzysztofem Miszczakiem, z profesorem. Dwie skrajnie różne rozmowy, bo będzie rozmowa o Chinach i rozmowa o Unii Europejskiej. Już Państwa teraz zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Raj jest blisko.